W Jaworskim Starostwie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów czeskiego miasta Turnow i powiatu Jaworskiego. Spotkanie dotyczyło realizacji wspólnych transgranicznych projektów w ramach programu Interreg 5a Republika Czeska-Polska. Stronę czeską reprezentowała wiceburmistrz Turnowa Jana Swobodowa. Omówiono wiele propozycji, które mają realną szansę uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w latach 2015-2020. Planowana jest realizacja zarówno przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również tych o charakterze społecznym, edukacyjnym czy turystycznym. Powołano również zespół roboczy, który doprecyzuje wspólne potrzeby, a w przyszłości przygotuje wnioski aplikacyjne. Spotkanie zakończyło się optymistycznym stwierdzeniem, że miasto Turnow i Powiat Jaworski mają wiele wspólnych płaszczyzn, na których mogą współpracować dla dobra mieszkańców. Warto również przypomnieć, iż dotychczas w ramach polsko-czeskiej współpracy powiat Jaworski zrealizował już cztery projekty, dzięki którym udało się turystycznie zagospodarować teren wokół pałacu w Muchowie, a także zintegrować z naszymi czeskimi partnerami Jaworską młodzież, seniorów oraz osoby niepełnosprawne.